Startując w wyborach parlamentarnych kilka lat temu, startowałam z czwartej pozycji. No i startowałam oczywiście z chęcią wygrania. Wiadomo było, że z obecnymi i wtedy ówczesnymi kandydatami, czyli z panem Zbrzyznym i z panem Szmajdzińskim, trudno było wygrać. Zdobyłam trzeci wynik. No i wszystko wskazuje na to, że powinnam w tej chwili zająć miejsce po tym, kto odszedł. Dla mnie to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że ja mam bardzo dobrze poukładaną sytuację już w tej chwili w sejmiku. Działam, jestem szefową Komisji Sportu, Turystyki. Wyprowadziłam szpital na prostą, szpital przynosi zyski. Prowadzę bardzo dużo inwestycji i akurat teraz obejmowanie tego mandatu jest bardzo trudne, bo z jednej strony wszystko jest poukładane, nagle takie dodatkowe wyzwanie, dodatkowa praca, dodatkowe obowiązki i ten dyskomfort, że jednak Jurek zginął. Społeczny awans jest bardzo duży. Wczoraj, dzisiaj odebrałam, nie wiem, może z 1000 telefonów od różnych ludzi z różnego terenu z prośbą, żeby na pewno pójść do Sejmu. Czyli myślę, że awans bardzo duży społeczny. Jurka nie da rady zastąpić. Myślę, że nikt nawet w marzeniach nie będzie kusił się o zastąpienie go. Natomiast na pewno można kontynuować, chociaż w części to, co on robił, na pewno można mówić o tym, żeby pewne rzeczy prowadzić, na pewno pewne rzeczy można dalej kontynuować, ale nigdy zastąpić.